nawet jeśli ktoś dzisiaj się odwołuje do tajemnicy i ewentualnie względów bezpieczeństwa, to proszę wierzyć, że większość z tych posłów, jeśli nie 100%, ma obowiązek posiadania certyfikatu dostępu do informacji tajnych i ściśle tajnych. Jeśli opozycja ma jakiekolwiek wątpliwości, a przez to oczywiście i Polki i Polacy, to wystarczy zrobić takie utajnione posiedzenie komisji i przedstawić te dowody. Nie robić całego cyrku i opowiadania, jacy to my jesteśmy uczciwi, jacy my jesteśmy rzetelni, taka tu opozycja nie wiadomo czego chce. Nie, pokazać jak było. Ale to, że było kworum lub go nie było na sali, to jest jeden z powodów, dla którego my jesteśmy tutaj. Pierwszy powód to jest oczywiście obrona wolnych mediów i wolnego słowa i obecności was, dziennikarzy, tu w parlamencie. Druga sprawa to jest oczywiście sprawa kworum i obecności osób, które nie były parlamentarzystami i nieuprawnionych na sali kolumnowej. Ale trzecia sprawa, równie ważna, to pozbawienie posłów możliwości brania udziału, posłów opozycji, brania udziału w tymże głosowaniu na fikcyjnej sali posiedzeń, jaką była sala kolumnowa. Pojawia się też pomysł zakupu przez Kancelarię Sejmu mobilnych urządzeń do głosowania. To może oznaczać, że posiedzenia będą regularnie odbywały się na przykład na sali kolumnowej. Nie, równie dobrze można w pociągu głosować, tak? No, ale to wtedy marszałek Kuciński nie miałby problemu, tak wyjeżdżając na urlop. Ale jeśli dzisiaj mówimy o pomysłach, to ja bym nie chciała usłyszeć od człowieka, który jest marszałkiem nie tylko 460 posłów na tej sali, jest marszałkiem Rzeczypospolitej Polskiej. I przez wzgląd na tradycję, na majestat tego urzędu i jego funkcji, którą on sprawuje, on powinien tu być i rozwiązywać ten problem. Mówił, że nie boi się rozmów, że potrafi rozmawiać z ludźmi na ulicach. Ci, którzy dzisiaj tu siedzą, to też ludzie, więc warto by było, żeby się zjawił, już wypoczęty, z nowymi siłami, z nowymi pomysłami, usiadł do stołu i rozmawiał, jak rozwiązać ten problem. Bo dzisiaj rozwiązanie tego problemu leży po stronie tych, którzy ten problem wywołali. Nie ma skutku bez przyczyny. Przyczyną była arogancja, nerwowe i histeryczne zachowanie pana marszałka i wręcz tkwienie przy swoim uporze, braku jakiejkolwiek szansy na rozwiązanie tego problemu, bo na prezydium czy na konwencie były tylko pokrzykiwania, a nie było żadnej propozycji.